Ruski oficer spotyka się ze mną, przekazuje mi informację. Karły znalazły kryształ, wywożą go w głąb Rosji. Ich projekt ze stażem od nosiciela odnosi sukcesy, jednak możliwe dopasowanie jest dopiero w momencie podczas kolejnego misterium. Mają także część kryształowego archiwum. W ich ręce wpadły pojemniki oraz zasobniki z krwią bogów. Zdradził von Braun. Udostępnia im technologie kosmiczne, to akurat jest dobre. Niech marnotrawią czas i środki na podbój kosmosu. Mengele ma już przygotowane hodowle ludzi. Za pół roku będzie gotowy do dalszych prac. Większość niemieckich naukowców przeszła na stronę Karłów. Ogrom wiedzy, jaki przekazali moi panowie, skutecznie zablokował ich rozwój. Bez odpowiedniego nadzoru będą tylko nieudolnie coś kopiować, bez finalnego pozytywnego skutku. Ruski donosi mi także o kronikarzach, skrupulatnie spisujących dziwne zjawiska. Pomocnik jest ich głównym źródłem wiedzy. To także jest dla nas pozytywne. Szaleńcy spisujący zeznania szaleńców. Większość nazistowskich przywódców jest już bezpieczna. Himmler symulował swoją śmierć, Bormann także. Jest już bezpieczny. Himmler poświęcił kilka osób, aby sam mógł kontynuować swe dzieło, czyli wypełniając testament moich panów. Cały system sprawnie został już wdrożony w życie. Moi SS-mani nie otrzymują już serum w dostatecznej ilości. Przygotowali się już, pogodzili się już ze swoim losem. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Odrodzą się, gdzie tylko moi panowie tego sobie zażyczą. Ofiary zaplanowaliśmy na pełni księżyca. Miejsce także jest już wybrane. Nikt ich tu nie będzie szukał. Podziemia dworku na Waligórze. Sami wybrali to miejsce. Wszyscy są w pełnym rynsztunku. Mundury Schwarzstuhle nawet po śmierci będą ich wyróżniać. Napawa ich duma z dobrze wypełnionego zadania, jak i świadomość odrodzenia, co dodaje im sił. W małym pomieszczeniu, wybudowanym jeszcze w czasach, gdy moi panowie stanowili tu władzę, stanowi łącznik między tym światem a gniazdem. Zebrali się wszyscy. Po kolei siadają na podłodze. Jeden z nich strzela im kolejno w kark. Nie ma strachu, nie ma żalu. Jest poświęcenie i duma. Wyczuwam także ulgę, iż ich los został już przypieczętowany. Ostatni z moich SS-manów czeka na swoją kolej. On zginie inaczej. Zostanie złożony jako wotum moim panom. Dokonam tego u bram gniazda. Został uhonorowany. Będzie strażnikiem aż do następnego wielkiego misterium. Wychodzimy z budynku. Wejście zostało starannie zamaskowane. Gdyby opuszczamy szczyt góry, zajmuje go wojsko polskie. Głupcy coś wiedzą, lecz nigdy nie poznają prawdy. Wnętrze góry na zawsze ukryło swą tajemnicę. Moi Żydzi zdają mi jak zwykle relacje. Już 2 lata po wojnie. Teraz dopiero zostaje w tym terenie ustalona granica państwa. Nasze tereny przypadają Polsce. Bardzo niedobrze. Będzie problem z nadzorem nad ochroną gniazda. Coś poszło nie tak. Te tereny miały być niemieckie. Jak najszybciej z moich Niemców muszę zrobić Polaków. To nie problem. Mój SS-man musi jeszcze poczekać ze swoją ofiarą. Musi mi jeszcze pomagać. Miejscowi spalili miejscową czarownicę pod drogowcem. Po tym, jak wysadziliśmy zbocze góry, niszcząc tym samym ruiny zamku oraz sztolnie tam się znajdujące. Starucha opowiadała o swoich dzieciach, co z podziemi do niej przychodzą. Kolejna sprawa to pomocnik, który rozdaje plany podziemi oraz wskazuje na zakład psychiatryczny jako miejsce, gdzie należy rozpocząć poszukiwania wilkołaków. Jest pośmiewiskiem osadników. Miejscowy grabarz także wyrwał się spod kontroli. Z masowych mogił wydobywał ciała ofiar i karmił nimi świnie. Chciał w ten sposób zwrócić uwagę na te miejsca, jednak moi Żydzi wrobili go w okradanie grobów. Miejscowi natychmiast go zlinczowali. W szpitalu, gdzie prowadziliśmy badania oraz eksperymenty, jest teraz ochronka dla żydowskich dzieci. Majstersztyk. Wojsko szykuje, szaleje. Po lasach co jakiś czas ktoś ich ostrzeliwuje. Kolejne podziemne detonacje oraz echa walki skutecznie odstraszają osadników do zapuszczania się w górę. Kilku moich świadków opowiada o swojej pracy w kompleksie. Fałszywe daty, fałszywe informacje. Dalmus znika, pozostają tylko niedomówienia. Moi Żydzi już dbają o to, aby obraz tego rejonu był taki, jak zażyczyli sobie moi panowie. Żydzi dostali to, czego najbardziej pożądają. Kosztowności oraz władzy. Karły bardzo dobrze wyszkoliły swoich wasali. Kilku z nich jest równych mi. Toczymy walkę o władzę nad tymi robakami ludźmi. Nasz podstawowy oręż to chciwość i chęć dominacji jednego człowieka nad drugim. Mój SS-man przynosi mi wieści o tym polskim osadniku, którego żona jest wybrana na nosicielkę. Okazuje się, iż jest wybrany przez jednego z naszych panów. Jednak działa także dla Karłów. Złożył mu wizytę w domu. Wyprowadził
do lasu nad jeden z naszych szybów wentylacyjnych. Chciał go zabić, jednak moi panowie zakazali mu tego. Mój SS-man wykonał polecenie, jednak druga instrukcja dotyczyła przyszłej nosicielki. Urodziła drugie dziecko. Miał je sprawdzić. Wykorzystał do tego celu swojego wilka, który zawsze mu towarzyszył. Był to wilk udoskonalony przez doktora. Udał się do osady, odnalazł dziecko. Miało silniejszy znacznik niż poprzednie. Każde kolejne będzie coraz silniejsze. Gdy nadejdzie czas misterium, pomazaniec będzie gotowy. Wilki odwiedzają nas rejon, wysyłają się, wałęsają się po okolicznych lasach. Rodzi się legenda, skutecznie podsycana przez mojego SS-mana. Jako jedyny zachował ludzki wygląd oraz może swobodnie rozmawiać. Rodzi się Klaus Miller, osadnik, ofiara faszyzmu. Panowie postanowili w ten sposób go wyróżnić. Tak najbardziej się przyda na terenie Polski, teraz Dolnego Śląska. Tworzyć komórki, organizacje, wmawiać członkom, iż należą do Tule. Ma podsycać wiarę w nieśmiertelne Niemcy oraz kultywować mistycyzm SS. Kilka tygodni pracy i ma dziesiątki zwolenników. Zaczyna organizować obrzędy na cześć Wotana. Tak powstaje czarna magia oraz okultyzm. Mistrzowskie posunięcie moich panów. Ja mam zająć jeden z naszych starych zamczysk, który w tym rejonie nie brakuje. Wybór pada na zamek Bobelstein. Pradawne podziemia łączą się z systemem naszym chodników. Mogę swobodnie poruszać się po całym terenie, nie wychodząc na powierzchnię. W czeluściach podziemi wolniej tracę siły, potrzebuję mniej seru. Miller otrzymuje serum od Mengele, który jest już w Argentynie. Dalej kontynuuje swoje eksperymenty. Pod ziemią znajduje kilku kopaczy, w jaki sposób wydostali się z otchłani. Zabijam ich na miejscu, jednak kilku z nich próbowało się kontaktować z ludźmi. Zostali wyłapani przez ludzi wyszkolonych przez Millera i zabitych. Miller tworzy sieć kapłanów oraz mistyków. Śmiały plan, lecz jednak się sprawdza. Zachłanni ludzie przyjmują obcego Boga w zamian za profity. Mit staje się wiarą. Skutecznie zmieniamy rzeczywistość. Pod ziemią czuję się o wiele lepiej. Nie ma niż na powierzchni. Czym głębiej, tym moje ciało doznaje ulgi. Nie mogę korzystać już z sarkofagu. Do gniazda też nie mogę się dostać. Brakuje mi dostatecznej ilości energii. Strażnicy z zewnątrz mają zakaz wchodzenia do podziemi. Jednak priorytet to nikogo nie dopuszczać w rejon wejść kompleksu. Cała siatka strażników pilnowana oraz opłacana przez Millera zapewni nam bezpieczeństwo na wiele lat. Moi Żydzi zadbali już o pozytywny wizerunek Wistesgesdorf. Postanawiam nie wychodzić na powierzchnię przez kilka miesięcy. Zanim to uczynię, muszę jeszcze spotkać się z pomocnikiem. Odnajduję go, wałęsającego się przy szybie Versonsblick. Nie zauważa mnie, stoi nad szybem wentylacyjnym, wyraźnie nasłuchuje oraz węszy. Jednak dary, jakie otrzymał od panów, nadal działają. Gdy mnie wyczuwa, próbuję zamknąć swój umysł, za późno, jest już w moim uścisku. Odczytuję jego wszystkie myśli i zamiary. Jest bezsilny, nikt mu nie wierzy. Żadna ludzka istota nie daje mu wiary, a moi panowie i Karły nim gardzą, mimo iż został naznaczony. Wierzę, iż ludzie w końcu mu uwierzą i podejmą wspólną walkę. Walkę z kim? Moimi panami? Mijają kolejne tygodnie i miesiące. Pod ziemią następuje nie do... Pod ziemią następują nieodwracalne zmiany. Natura sama zaciera ślady naszej działalności. Moi panowie są już zmęczeni. Coraz trudniej jest im kontaktować się ze mną. Tylko w pobliżu gniazda mogę czuć ich moc. Jednak Karły nie próżnują. Co róż przysyłają tu swoich wasali. Ruski oficer przekazał mi informację, iż dojścia do innych wind zostały zniszczone. Ludzie także się buntują. Próbują posiąść dar nieśmiertelności. Tworzą laboratoria. Próbują zdobyć polską, boską siłę. To akurat dobrze. Działa z ich strony. Gdy nadejdzie czas, będą gotowi, aby moi panowie mogli ich wykorzystać jako swoje sługi. Moi Żydzi przygotowują się także do nadejścia wielkiego misterium. Chociaż dla istot ludzkich czas 85 lat to życie jednego pokolenia. To jednak oni uwierzyli w to, iż zostali wybrani. Ich zeznania oraz świadectwa zapewniają nam bezpieczeństwo. Bardzo rzadko wychodzę na powierzchnię. Miejscowi szabrownicy dokonali dzieła zniszczenia naszych instalacji. Porozrzucane złoto dopełnia dzieła zacierania śladów. Rosjanie niszczą wszystko, co wpadnie im w łapy. Podziemia są bezpieczne. Jednak od czasu do czasu ktoś zapuszcza się w chodniki kopalni. Jest to dla mnie źródło informacji. Dowiaduję się, iż jest już 6 lat od momentu zejścia. Tereny, gdzie znajduje się gniazdo, przypadły definitywnie Polakom.
Miller może mieć problemy z utrzymaniem dostaw prądu do wind. Ja także go potrzebuję. Serum nie wystarczy mi do wielkiego misterium. Rozważam możliwość skorzystania z zapasów, które doktor zasypał w tunelach. Jest to około 5000 ludzi oraz kopaczy i wartowników. Jednak zapasy, jakie posiadam, wystarczą mi na około 30 lat. Czasami, gdy jestem na powierzchni, porywam jakiegoś osadnika. To sprawdzony sposób moich panów jest niezawodny, czyli nekromancja. Tak uzupełniam swoją wiedzę. Dowiaduję się o nowych możliwościach, jakie daje wcielenie tych terenów do Polski. Miller musi częściej się ze mną kontaktować. Organizuje on sieć fanatycznych wyznawców spod znaku moich panów, czyli Tule. Potrzebuje kontaktów z pozostałymi rycerzami Schwarztule. Temu posłuży owa organizacja. Szereg obrzędów oraz ofiar z ludzi także skutecznie odwróci uwagę od nas. Także skutecznie odwrócił uwagę od nas i rzucając podejrzenia oraz oskarżenia na faszystowskich Niemców. Nadal podziwiam ich fanatyzm i wiarę w ich boskość. Nie zdają sobie sprawy, iż tylko pomazańcy mają prawo służyć wiecznie u Bogu Panów. Nosicielka rodzi kolejne dzieci. Ich los jest mi obojętny, jednak znak dla kolejnego z nich jest coraz silniejszy. Gdy przyjdzie czas, będzie gotowy za sprawą pomocnika. To jemu panowie przydzielili tę rolę. Wszystko zostało zaplanowane. Każdy nasz krok został przewidziany. Jak tylko to potrafią. Panowie posiadający wielką moc. Moje życie jest ich życiem. Czy ja byłem kiedyś człowiekiem? Czy nosicielka spełni swoją rolę i wyda na świat dziecko, które połączy dwa światy? W tym cała nasza nadzieja. Gdy wielkie misterium się wypełni i przyjdzie czas otwarcia wrót, on musi być przygotowany. To on musi uruchomić mechanizm w gnieździe, który uwolni mych panów. To on ma być posłańcem tym, który poprzez swoje działania zjednoczy naszą armię, która przyniesie zagładę Karłom i ich żałosnym legionom. Wszystko zostało zaplanowane. Teraz wszystko w rękach Millera, moich Żydów oraz tysięcy marionetek pracujących dla nas. Jestem coraz bardziej zmęczony. Muszę oszczędzać siły, muszę być gotowy na wielkie misterium. Tak kończy się pamiętnik Józefa Bartnika. I teraz pytanie, skąd to się wzięło, skąd te brednie powstały i w jaki sposób szaleniec Dariusz Kwiecień coś takiego napisał. Ano, z czegoś takiego. Autorzy tej książki znaleźli coś. I dziwnym trafem, zbiegiem okoliczności, ja wszedłem w posiadanie tego. Jest, mówię, bardzo dużo zbiegów okoliczności w moim życiu, zbyt dużo przypadków i takich informacji. Przeczytam wam, jak notes wypłynął na powierzchnię. Na wiosnę 1946 roku wśród stosu hitlerowskiej makulatury wyrzuconej na dziedziniec jednego z domów w Jedlinie Zdroniu pod Wałbrzychem znaleźliśmy dwa zwykłe oprawione w płótno notesy. Sporo wody upłynęło, nim zabraliśmy się do odcyfrowywania tekstu. Nie było to łatwe. Właściciel notesów dokonywał bowiem swoich zapisków w pośpiechu, często operując trudno czytelnymi skrótami. W końcu niejednokrotnie przy pomocy znawców przedmiotu udało się odtworzyć bez mała pełny tekst dziennika żołnierza. Kim jest autor dziennika? W zasadzie nie wiemy o nim zbyt wiele. Można się jedynie domyślić, że nazwisko jego brzmiało Karl Peters i pochodził z Dolnego Śląska, właśnie z Jedliny Zdroju, Bad Charlottenbrunn. Tak czy inaczej, był to człowiek bardzo młody, liczył zaledwie 20 lat, gdy wyruszał na front. Na pewno inteligentny i wykształcony, z niemałym nawet zacięciem literackim. Przy tym godna uwagi jest jego skrupulatność w zapisywaniu dzień po dniu własnych doznań na froncie. Między innymi dlatego dziennik posiada wartość dokumentu. Różni się on zasadniczo od pamiętników pisanych po wojnie przez licznych byłych uczestników tak zwanej kampanii wojennej. Po prostu nie zawiera owych misternych spekulacji formułowanych ex post, jest autentykiem bez ozdób i szminki. Stosunkowo łatwo oddzielić w nim prawdę od fałszu propagandowego. Nie znaczy to jednak bynajmniej, że autor dziennika zasługuje na miano bezstronnego, obiektywnego obserwatora. Przeciwnie, ten młody chłopak wierzy ślepo w Hitlera i narodowy socjalizm, nauki Goebbelsa. Przyjmował za dogmat. Do szpiku kości przesycony był zatrutą ideologią faszyzmu. Zrozumiała więc rzecz, że wszystkie fakty i zjawiska oceniał poprzez pryzmat wiedzy zaczerpniętej najprawdopodobniej jeszcze w Hitlerjugend. Na wojnę wybrał się jak na spacer, który zapowiada podniecającą, ale nie tak znowuż groźną przygodę. Z góry usposobiony był negatywnie to wszystkiego, co zobaczy,
Teoria nadludzi i rasy niewolników na dobre zamieszała mu w głowie. Świadczą o tym chociażby jego bzdurne rozważania ideologiczno-polityczne. Snuł je zwłaszcza wówczas, gdy trzeba było oddać, gdy trzeba było sobie dodać animuszu. Czytelnik ma oczywiście prawo zapytać, dlaczego nie usunięto z tekstu owej taniej, prymitywnej filozofii hitlerowskiej, przeplatanej tu i ówdzie obelgami zapożyczonymi z urzędowego faszystowskiego repertuaru. Otóż uważaliśmy, że dziennik żołnierza posiada pewną wartość tylko w niezmienionym, zgodnej z oryginałem wersji. Nie dokonano więc w nich żadnych skrótów, niczego nie cenzurowano. Wydaje nam się, że nawet przygotowany, a więc bardziej młody czytelnik bez trudu oceni wartość osądów autorów dziennika, który na przykład kontrakcje żołnierzy radzieckich, broniących bohatersko swoje ojczyzny, nazywa nikczemnym napadem. Jest to do przeczytania. Możecie sobie zanabyć tą książkę. To jest. Jednak pamiętniki Józefa Bartnika są przeze mnie przepisywane i zakoloryzowane. Dużo rzeczy, które tutaj się pojawia, słownictwo przede wszystkim, sam dopisywałem. Wiele rzeczy, które czytałem z tłumaczenia pamiętnika, jeden się ukazał oficjalnie w tej książce, a drugi z tych notesów przepadł na kilkadziesiąt lat. Nie brano go pod uwagę. Swojego czasu udało mi się skontaktować z panią Bednarek i okazało się, że posiada coś dziwnego, to znaczy dziwnego. Jest to bardzo ciężko wytłumaczyć, słuchajcie, bo to jest historia z lat 70., 80. Ja byłem wtedy nastolatkiem, był stan wojenny, były perturbacje jakieś takie polityczne i po raz pierwszy Jarecki zaczyna mi opowiadać o takich rzeczach i u nas w szkole włókienniczej mamy różnego rodzaju prelekcje. Przychodzą na nie, są zapraszani na nie więźniowie obozów koncentracyjnych, szczególnie Grossroden i Auschwitz. Tacy ludzie mieszkają u nas w Głuszycy, jednak najbardziej interesują mnie opowieści starej Peterki. Czy Peterka była związana w jakiś sposób, czy była matką Petera? Na to pytanie nigdy nie uzyskałem odpowiedzi, jednakowoż ona pracowała dokładnie w tych samych miejscach, gdzie ja. Ja praktyki miałem na pierwszym zakładzie włókienniczym oraz drugim, tak samo na tkalni w Jedlinie Zdrój, w Jedlince byłej, oraz w Kamieńsku. I Peterka była takim, no, sprzątaczką w zasadzie. Ona chodziła, czyściła krosna, zbierała ten pył bawełniany, jednak bardzo często snuła bardzo dziwne opowieści. Opowiadała właśnie o podziemnym świecie, opowiadała historie związane właśnie z okultyzmem, z wilkołakami. My jako właśnie nastolatkowie każdą wolną chwilę żeśmy zapartym tchem słuchali jej opowieści. W mojej głowie zaczął się wypalać pod wpływem właśnie opowieści Jareckiego, starej Peterki, ruskiej Wojciechowskiej, innych szaleńców głuszyckich, pewien obraz. I na to wszystko po stanie wojennym, w momencie kiedy kończyłem szkołę włókienniczą, wpada mi w ręce właśnie przetłumaczony ręcznie właśnie notes. Później ja dokonuję po kilkudziesięciu latach przepisywania tego notesu i przepisuję go już w sposób współczesny. Dobieram słowa, które po prostu mi pasują. Nie rozumiem wielu słów z tamtego okresu i zamieszczam je już w tym pamiętniku, który ja już piszę. Jest to kolejna kopia. Jest to wolna interpretacja tamtych zdarzeń dokonana przeze mnie. Jednak większość tych rzeczy znajdziecie właśnie w pamiętniku Petera, tego Karla Petera. I teraz próbowałem odnaleźć tą rodzinę. Skontaktowała się kiedyś ze mną pani z Urzędu Marszałkowskiego w Wałbrzychu, bo kiedyś mówiłem właśnie o tym pamiętniku żołnierza, podczas jednej prelekcji prezentowałem go. Skontaktowała się ze mną ta pani, no będzie jakieś 8 do 10 lat temu. To pierwsze moje takie spotkania internetowe, pierwsze jakieś tam prelekcje, no dużo zamieszania, dużo jakiegoś takiego rzucania tych materiałów jeden za drugim. Sam się dokładnie w tym gubiłem. Powodują to, że ten pamiętnik żołnierza zaczyna nabierać pewnego wyrazu i poszukiwania rodziny Petera. Trafiam właśnie Peterkę. My mówiliśmy na nią stara Peterka. Nazwiska wam nie powtórzę. Rozmawiam tam z moimi kolegami, koleżankami z tamtego okresu. Owszem, Peterkę pamiętają. Pamiętają ruską Wojciechowską. Pamiętają innych szaleńców, ale nic nie chcą na ten temat mówić. No teraz moja wizyta właśnie w Głuszycy, pełna izolacja, strach. Chcieliśmy nakręcić materiał właśnie dotyczący Sobonia, no nie doszło do tego.
Dlaczego? Dlaczego osoba, która szykowała się do tego 2 lata, w ostatnim momencie się wycofuje? Nie wierzę w tą całą panikę, która teraz istnieje, że ona to spowodowała, bo człowiek jest naprawdę z górnej półki, nie boi się na pewno takich rzeczy. Wycofał się z tego. Zobaczymy teraz przyszły piątek. Może uda się jeszcze raz go nakłonić do spotkania. Jednak właśnie Peterka zaczyna opowiadać tę historię. Później ja zaczynam to powielać. No jeżeli znacie mnie już, poznaliście już na tyle moją historię, przedstawioną przez moich przeciwników, na pewno dotarliście do tego, że moje szaleństwo sięga właśnie dzieciństwa. Że to nie jest wyssane gdzieś z palca 5-6 lat temu pod wpływem internetu, żeby tylko zdobyć jakąś tam sławę, poklask i więcej lajków pozytywnych, tylko że od zawsze, w zasadzie ja to powtarzam. Od zawsze te historie są przeze mnie powielane. Zawsze osoby, które do mnie przyjeżdżały na spotkania, nawet jeszcze w momencie, kiedy nie istniał internet, już żeśmy się spotykali bardzo często, ja będąc harcerzem, jeżdżąc po Polsce, bardzo dużo miejsc odwiedzałem. Jeździliśmy wtedy i do Gierłoży, i jeździliśmy do Szczecina, Dąbia, jeździliśmy do Polic, gdzie zawsze kogoś się poznało. Ja uwielbiałem słuchać starszych, którzy gdzieś przy ognisku siedzieli, opowiadali takie historie. Notowałem to, mam bardzo dużo tych notesów, prezentowałem wam te notesy podczas niejednego spotkania. I właśnie a propos notesów. Tu zwracam się do człowieka, który miał być moim takim promotorem w pisaniu książek. To nie mówię o Wincentym Jerzym Drużyńskim. Mam taką prośbę. Jeżeli notes właśnie z tymi zapiskami Petera się nie znajdzie, no po prostu nie wiem, ujawnię pańskie dane. Normalnie tak ad hoc powiem, jak pan postąpił. I zobaczymy, co wtedy będzie. W każdym bądź razie ten notes w oryginale i w przepisie jest u tego człowieka w rękach. I teraz jeszcze takie nawiązanie do tego, co jest w pamiętnikach. Oczywiście pamiętnik nie jest cały przepisany, przeczytany. Ja fragmentarycznie czytałem, słuchajcie, żeby to wszystko przeczytać. To jest w sumie taka książka. I jeszcze do tego notesy, także poświęciłbym na to bardzo dużo czasu, a chcę po prostu tą wiedzę przekazywać wam podczas spotkań, które organizujemy teraz. Fajna forma, super to teraz się odbiera. I właśnie historie, które są zapisane, które zostały właśnie w tym przekazie, nawiązują do ludzi kolorowych w Ludwikowicach. I teraz jak usłyszałem, że górnicy z kopalni śląskich zjeżdżają pod ziemię, są spryskiwani nanosrebrem, aż mnie zjeżyło. Nawiązałem kontakt z paroma osobami na Śląsku, z Rudy Śląskiej, z Katowic, z Knurowa, z Szczygłowic, z miejsca tego całego dymu, który tam się dzieje, i spytałem, o co chodzi z tym nanosrebrem. Oni też są w szoku, też nie wiedzą. Zadzwoniłem do pewnego chemika. Spytałem się, o co chodzi. On powiedział, masz odpowiedź w swoich notesach. Czytałeś o tym i mówiłeś niejednokrotnie podczas swoich prelekcji. Dlaczego tych ludzi zabarwia się? Dlaczego teraz, wtedy ci ludzie byli niebiescy, zieloni, żółci? Oczywiście odpowiedź była, że to był proces negatywny wytwarzania tylko nitrocelulozy. To dlaczego tacy ludzie kolorowi nie występowali na dachu w Bydgoszczy czy na dachu pod Zieloną Górą? Tylko w Ludwikowicach Kłodzkich. I teraz właśnie pytanie. Dlaczego tych kurników spryskuje się nanosrebrem zjeżdżających pod ziemię? To na pewno nie chroni przed jakimś tam wirusem. I teraz pytanie. Czy na Górnym Śląsku dokopano się do czegoś? Czy otworzono jakiś, nie wiem, portal? Bo wiele, wiele teorii spiskowych właśnie o tym teraz mówi. I to, co w tych notesach, czego ja na pewno nie zmieniłem, to jest właśnie wszystkie te wzmianki o chciwości, pazerności i drapieżności ludzi. Zwróćcie uwagę, to się wszystko sprawdza. To jest tragiczne, no ale prawdziwe. My tacy jesteśmy. My jesteśmy pazerni, my jesteśmy okrutni, jesteśmy egoistyczni. Gdzieś w nas ta iskierka dobroci gdzieś tam istnieje, jednak nasz egoizm, egocentryzm jest po prostu zatrważający. Doświadczyłem tego. Staram się jakoś, nie wiem, trzymać się, dystansować teraz do tego. Bardzo ukróciłem kontakty z ludźmi. Przede wszystkim ukróciłem kontakty z ludźmi, którzy mają nieodpartą władzę, znaczy parcie na władzę. Zrobią wszystko, nakłamią, nastraszą, żeby tylko mieć władzę, żeby mieć to poczucie, żeby się zbliżyć do tej iskry Boga, do tej cząstki Boga, żeby zasmakować krwi bogów. To jest przerażające, ale to jest prawdziwe. Słuchajcie, to co się działo teraz, dzieje się pod przykrywką tego całego chaosu na świecie. Zwróćcie uwagę, te wszystkie afery pedofilskie, które były na świecie, rozpad kościoła katolickiego, rozpad innych rzeczy, zostało teraz to przyćmione, ale
Jest jedna rzecz, która cały czas ewoluuje i kiełkuje. Nasz gniew, nasza nienawiść. Niedługo to się wyleje i od wielu lat właśnie powtarzam, 75-85 lat do wielkiego misterium i wielkiego otwarcia wrót. Teraz mamy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. I jaki mamy z tego wniosek, jaki mamy z tego skutek? No mamy coś takiego, że zamiast parad, defilad i czczenia właśnie tej rocznicy, mamy co? Pandemię, mamy strach, mamy rozpad, rozkład rządów, państw i całego systemu. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy te proroctwa szaleńców się spełnią. I teraz takie proste pytanie. Jak żyć? Normalnie. Ja staram się żyć normalnie. Żyję bez telewizora, żyję bez internetu. Staram się korzystać z tego, co daje mi przyroda. Praktycznie codziennie wychodzę do lasów. Jakoś tej, być może z tego powodu, że teraz przebywam na stałe na wybrzeżu, nie widzę tej suszy. Ale byłem teraz na Dolnym Śląsku, przejeżdżałem przez Mazowsze i jakoś tej tragicznej suszy nie widziałem. Przejeżdżałem koło kilku rzek, faktycznie Wisła ma bardzo niski poziom. Odra jest troszeczkę obniżona, ale małe lokalne rzeczki, jak płynęły, tak płyną. Zatrzymaliśmy się pod Łodzią, na polach, gdzie... Inaczej, czysty przykład, rzepak pod Wrocławiem. No całe pola żółte są. Gdyby była taka faktycznie tragiczna susza, to po prostu rzepak by tak pięknie nie kwitnął. Tylko jest potężny problem. Brak zapylaczy. Słuchajcie, chodziłem po pięknych sadach, w miejscowości Sady pod Sobótką, słuchajcie, pięknie zakwitnięte jabłonki, no po prostu cudo. No po prostu taki moment, że taka symbioza z tą przyrodą, że człowiek się jak w raju przez chwilę poczuł. I ktoś do mnie mówi, słyszysz? No zupełna cisza, nic nie słychać. No jeszcze raz zadaje mi pytanie, słyszysz? No mówię, nic nie słyszę. No mówię, właśnie, nie ma zapylaczy, nie ma pszczół. Słuchajcie, kiedyś jak do sadów się podchodziło, to wszystko brzęczało. Aż człowiek wibrował, jak te pszczółki gdzieś tam sobie latały i te wszystkie inne zapylacze. Słuchajcie, sami, żeście tego na pewno nieraz doświadczyli, że stojąc pod jabłonką, wiśnią, jakimś zakwitniętym drzewem, było słychać właśnie bzyczenie owadów. A teraz tego nie ma. To jest przerażające i zabijanie stad pszczół. Ktoś komuś teraz wytruł 2 miliony pszczół. Ktoś komuś, kto zapylał pola, po prostu miał swoją jakąś tam firemkę, jeździł z tymi pszczołami i słuchajcie, zapylał pola, ktoś mu 2 miliony pszczół wytruł. Tego bym się bał. I tego się boję. Że w momencie, kiedy braknie zapylaczy, braknie nas. I, ale to wszystko już od wielu, wielu lat jest wieszczone, nie tylko przeze mnie. Ja tam nie boję się, słuchajcie, jakiejś tej pandemii, jakiegoś tam wirusa, no bo jeżeli faktycznie jest mi pisane, że ja od tego mam umrzeć, czy od czegoś innego, to i tak umrę. Na przykład nie noszę maseczki z tego powodu, że duszę się w niej, nie mogę w niej oddychać. W pewnym momencie zaczynają tam kwitnąć jakieś, nie wiem co nawet, słuchajcie, i ta maseczka po godzinie czy dwóch zaczyna śmierdzieć. No po prostu nie jestem przyzwyczajony, owszem, maskę przeciwgazową, maskę przeciwpyłową, nawet przez kilka godzin dziennie, z racji wykonywanego zawodu, muszę mieć na sobie, muszę ją nosić. Ale idąc po świeżym powietrzu, idąc na plażę, mam mieć po prostu kaganiec na pysku, za przeproszeniem, mam oddychać tym syfem, który wydycham. Jakiś tam wiceminister zdrowia podał jakieś tam oświadczenie, że wirus na maseczce jest do 7 dni. Ale on nie jest tylko na maseczce, on jest na naszym całym ciele, on jest na naszych ubraniach. I na przykład noszenie maseczki, gdzieś tam ktoś znowu rzucił hasło, że wirus, prawdopodobieństwo zakażenia tym wirusem jest 5% bez maseczki, a nosząc maseczkę mamy prawdopodobieństwo, nawet gwarancję 65% na zarażenie tym wirusem. I dokładnie o tym czytałem w Bartniku. Powietrze, które ich zabija. Jeżeli jest, ja to tak przynajmniej interpretuję, jeżeli to powietrze dla nas, jako ludzi, jest zdrowe, to trzeba zrobić tak, żeby dla nosicieli one było inaczej, żeby dla nas było niezdrowe. Żeby nasze organizmy zostały osłabione. Wdychając po prostu to, co wydychamy, to, co kiśnie nam na tych maseczkach, po półtorej godzinie czy po godzinie, dworzymy jakieś tam chorobowe związki. I dokładnie o tym też można przeczytać w medycynie III Rzeszy. Te eksperymenty też były prowadzone. Oddychanie przez jakiegoś rodzaju szmatki, zakrywanie ust powoduje, że zdrowy człowiek w pełni sił fizycznych, oddychając przez taką maseczkę 2-3 tygodnie, około miesiąca, zacznie zapadać na różnego rodzaju choroby. Nie wiem, jak do tego się odniesie za kilka miesięcy, za pół roku właśnie minister zdrowia i całe Ministerstwo Zdrowia, że nas tak zahomontowali, że zafundowali nam coś takiego. Nawet czytając takie książki, że
w ten sposób będzie można sterować całymi, depopulować, sterować właśnie zachorowalnością na różnego rodzaju przypadki chorób płucnych, właśnie każąc zakrywać usta. To są właśnie eksperymenty medyczne prowadzone między innymi w Auschwitz, w Dachau, w Bergen-Belsen i we wszystkich tych ośrodkach, które Niemcy mieli w miastach. Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rabka, Zakład Gruźlicy. Tam dokładnie prowadzono te badania. Czekajcie, jeszcze wam coś pokażę. Prezentowałem wam coś takiego. I ktoś ostatnio do mnie powiedział, mówi: Darek, mówi, ja już znam, mówi, sekret, mówi, twojego zdrowia. No ja mówię, dlaczego, skąd to znasz, nie? On mówi w ten sposób, masz ten notes. Leki, które stosujesz, które bierzesz, nie widziałem u ciebie żadnych Gripexów, Ferwexów, tylko same leki z tego notesu. Udaje mi się jeszcze je kupić w aptekach. Czasami aptekarze są zdziwieni, że sięgam po chininę, że sięgam po starą aspirynę bajerowską, że sięgam po preparaty typu pyramidon. I być może, że to jest właśnie tajemnica. To jest właściciel tego notesu. I słuchajcie, za pomocą tego notesu, spisu alfabetycznego, który tutaj jest, wszystkich leków i produktów dostępnych w tamtym okresie można samemu się leczyć. Jeżeli jakiś naczelnik osady posiadał taką książeczkę, był w stanie po rozpoznaniu opisanym oczywiście tu zdiagnozować, na jaką chorobę kto choruje i przepisać mu odpowiedni lek. I korzystając z tego właśnie notysiku, bardzo często wychodziłem z różnego rodzaju opresji zdrowotnych. I między innymi, czekajcie, są tu oryginalne złote zakładki. Na takim sznureczku, to jest oryginał z 1934 roku, jest to opisana historia pewnej choroby. Za chwileczkę ją wam też pokażę. I zwróćcie uwagę na nazwy leków i opisy. Oczywiście korzystam z pomocy tłumaczy, bo nie jestem w stanie przeczytać zapisków, które tutaj są w oryginale. I leki, te, które tutaj są, znajdziecie w każdej aptece. One się troszkę pozmieniały i na przykład leczenie kiedyś przebiegało bardzo szybko i bardzo skutecznie, posiadając dostępne leki w tym zapisie. Evipam. Moja mama ma 90 przeszło lat. I Evipam jest jej przepisywany praktycznie za każdym razem, jak tylko kończy się jej recepta. A to jest lek z 1929 roku, podawany na schorzenia, które właśnie moja mama teraz ma. I zwróćcie uwagę, 1934, 2020 rok i ta książeczka dzisiaj jest jak najbardziej aktualna. Zaraz będzie krzyk, a niech sobie będzie. Nie będę nawet komentował tego krzyku. I tabelkę wam pokażę. Oraz pierwsze no właśnie, sami sobie przeczytacie. Niemcy jako pierwsi to wprowadzili. Dzisiaj to jest w powszechnym użyciu. A Niemcy jako pierwsi w 1934 roku już opisywali, jak podawać serum na różnego rodzaju choroby. To były szczepionki i one sobie gdzieś tam istniały. I teraz jakby się okazało, że na przykład w 1934 roku już wiedziano o schorzeniu, które dzisiaj nas atakuje. Jak w 1934 roku na przykład można już było przewidzieć, tylko to są moje domniemania oczywiście, że coś takiego nastąpi. I jak temu zapobiegać, jak się leczyć. Także historia to oceni, historia nam to pokaże. Jest tu opisana w notesie podróż, jak człowiek uciekał z Polski do Stanów Zjednoczonych. Dzień po dniu
godzina po godzinie na ostatnich stronach notesu jest opisana, jak autor dostaje się do Stanów Zjednoczonych. Jakimi środkami transportu i w jaki sposób się dostał. I na przykład żądacie ode mnie dowodów. No, większych dowodów nie posiadam. Posiadam tylko takie rzeczy. I tu jest historia leczenia pewnej choroby. Kiedy ją pokazałem parę lat temu na jednym ze spotkań lekarzowi, to po prostu nie wierzył w to, co widzi. Przetłumaczył to wszystko. Tłumaczenie oczywiście posiadam. Mówi, Darek, jest to historia, mówi na niezłą książkę i na podważenie wielu teorii medycznych i lekarskich współcześnie się odbywających. A tu jest prawdopodobnie przepis na humus. Także taki dowód sobie posiada. I tak szczerze mówiąc, korzystam z tego bardzo często. W momencie, kiedy jakiekolwiek schorzenia mnie nachodzą, po prostu idę do znajomego lekarza, pokazuję. Proszę go o przetłumaczenie pewnej strony, bo przypuszczam, że to może być to. Troszeczkę już się tam orientuję w tych nazwach leków i prefabrykatów, które tutaj się znajdują. No i dochodzimy do tego, w jaki sposób dane schorzenie można sobie wyleczyć. Przypadek? Nie wiem. Może tak faktycznie to działa, może to działa na mnie jako placebo. Ale autentycznie, słuchajcie, używam chininy, używam leków właśnie sprawdzonych i przetestowanych, podanych w takiej właśnie instrukcji z 1934 roku. Była ona podręcznikiem każdego aptekarza. I teraz znowuż pytanie. Ile prawdy jest zawarte w takim notesie, a ile prawdy jest zawarte dzisiaj w instrukcji obsługi danego leku? Czy ten lek, który dzisiaj dostajemy, on nam służy, czy nas zabija, czy nas uzależnia? Wiem, że podawanie chininy, aspiryny bajerowskiej, słuchajcie, na niektóre schorzenia działał w pewnym momencie niesamowicie. Wystarczyło wziąć jedną, dwie, trzy tabletki, kuracja trwała 3-4 dni, naprawdę leczono praktycznie wszystko. A teraz mamy kurację, słuchajcie, mamy XXI wiek i my nie możemy poradzić sobie z jakimś tam wirusem, który nas zaatakował. Nie możemy poradzić sobie, już globalnie mówię, cały świat, wszystkie laboratoria, wszystkie państwa, wszystkie potęgi są bezsilne. Czyli przez te wszystkie lata zostaliśmy po prostu zniszczeni, podając nam różnego rodzaju leki, tworząc nam właśnie apteki telewizyjne i internetowe. Łykamy i bierzemy leki na wyrost. Czytając książkę Medycyna III Rzeszy, jeden z lekarzy właśnie niemieckich doszedł do wniosku, że penicylina, którą wynaleziono, w momencie, kiedy już będzie powszechnie dostępna, kiedy da się ją do masowego użycia, straci swoje znaczenie, że ludzie się odpornią na penicylinę, później powstaje streptomycyna, debecylina. Słuchajcie, te antybiotyki były lekiem na wszystko. Teraz one zostały wycofane i ciężko jest dostać, ale jeszcze można. I w każdym bądź razie te leki leczyły. A dzisiaj idziecie do apteki, dostajecie różnego rodzaju leki sterydowe czy jakiekolwiek inne i one was uzależniają, wprowadzają w stan jakiegoś takiego odrętwienia umysłowego, nie czujecie tej choroby, ale czy wyzdrowiejecie? Ja dopóki co staram się żyć bez leków. No już jestem po 50, no i nieraz się dziwią moi koledzy, że nic. Że wszystko jest w porządku, że ja nie biorę leków na serce, nie biorę leków na ciśnienie, nie mam problemów ciśnieniowych. I teraz pytanie, dlaczego? Zdrowa dieta? No chociaż nie do końca, bo parę lat nurzałem się w ostrym piciu. Także jakieś tam na pewno były skutki uboczne tego. I dla wątroby, i dla żołądka. Ale słuchajcie, zdrowe życie? Owszem, tak. Staram się, tak jak pokazywałem wam jednej z audycji, żyć zgodnie z tym, co mi podpowiada mój organizm. Jem, kiedy jestem głodny i śpię, kiedy jestem śpiący. No wiadomo, praca troszeczkę mi zaburza ten rytm, ale każdą chwilę właśnie tak robię. Jem, kiedy jestem głodny i śpię, kiedy jestem śpiący. Nie narzucam sobie jakichś rytmów dietetycznych. A skąd taką wiedzę posiadam? Ano właśnie stąd. Tak właśnie zalecano coś takiego. Jedz, kiedy jesteś głodny. Inaczej, inne powiedzenie było, jem kiedy mam.
Też takie czasy były. Wiem po prostu, kiedy mam, kiedy o jedzenie trzeba było walczyć, ale po prostu teraz żyjemy w takich czasach, że jedzenie jest ogólnie dostępne, więc jem, kiedy jestem głodny. Nie jem wtedy, kiedy mi narzuca to telewizja, internet, czy jakiś dietetyk, czy kto inny. Po prostu jem to, co potrzebuję, bo sami macie nieraz łaknienie na jakieś tam produkty i te produkty jem. Opiera moja dieta się w głównym stopniu i to też właśnie mam z diety Adolfa Hitlera, który był zafascynowany dietą pretorian. A to wyczytałem właśnie też w tej książce. Hitler był wegetarianinem, jaroszem. Ja nie jestem. Jem mięcho w każdej postaci w ilościach takich, ile potrzebuję. I nikt mnie od tego nie nakłoni przez jakąś tam propagandę. Ale wracając teraz do zapisków Józefa Bartnika. Historia niesamowita. Owszem, w pewnej części nawet bym się skłonił, przyznaję się do tego, że 60% to może być moja interpretacja tych wydarzeń. Słownictwo i inne rzeczy. Ale duch, starałem tego ducha, tego notesu, starałem się wam przekazać. Starałem się w jakiś sposób przekazać wam tego ducha, tą atmosferę, którą ja czuję w Rize. Dlaczego są zastrzeżenia do tego, że czytam szybko? Potrafię czytać powoli, potrafię czytać składnie, potrafię czytać interpunkcyjnie. Jednak to jest przepis, to znaczy przepis. Nie jest to czytanka, nie jest to czytadło, jest to przekaz, który ma dotrzeć do odbiorców. Oczywiście nie wszystkich. To ma dotrzeć, zbudować klimat, to ma spowodować, zmusić was do samodzielnego, dalszego poszukiwania. Właśnie odpowiedzi. Ja odpowiedzi nie mam. Pytań zawsze bardzo dużo i jak najwięcej. I miałem czytać pamiętniki Wołoszczuka. No niestety na prośbę, groźbę żyjącej rodziny na razie tego zaniechuję. Ludzie jeszcze mieszkają w Leśnicówce. Zbyt dużo ludzi mogłoby zacząć po tym czytadle ich nawiedzać. Przyjdzie taki moment, że na pewno opublikuję właśnie w sposób ogólnie dostępny pamiętniki Wołoszczuka. Na pewno przeczytam wam teraz inne brednie szaleńców spisanych przez pomoc pisarzy. Szaleńców spisujących brednie szaleńca, czyli pomocnika.